I to jest takie zadanie. A w ogóle cześć Wam. Ja od razu z grubej rury przechodzę. Dobra, więc tak, mamy obliczyć podane tutaj wyrażenia dla pierwiastek z 2 w przybliżeniu jest 1,41 lub 3, 1,73. Jak to robię? Ano, najprościej jak się da. Czyli piątkę przepisuję minus 3 razy. Tutaj wiem, że pierwiastek z 3 wynosi tyle w przybliżeniu, więc po prostu to podstawiam. No i robię 3 razy 1,73. Więc jest tak, 5 minus, i tak mamy, 5 razy, 3 razy 1,73 to się równa 8,97. Przybliżmy to do drugiego miejsca po przecinku, więc będzie 8,98. Więc minus 8,98. A to się równa 3 minus 3,98. Czyli co ja tu zrobiłam? Ja po prostu podstawiłam, tak? Na zielono będę zaznaczać to, skąd się to wzięło na zielono. Wszędzie. I to takie zadanie może być, prócz treści oblicz dla pierwiastek z 2 i pierwiastek z 3 podane wyrażenie, może być też nazwa oszacuj wynik. Też takie się zadania zdarzają. Wracam do zadania. Znów mam 3 razy 1,73 minus 2 razy 1,41. 73 się wzięło stąd. Dalej podstawiam tą wartość po prostu za ten pierwiastek. Pierwiastek z 2 tu mam i on jest 1,41. I tutaj. Więc to się równa. Z poprzedniego zadania wiem, że 3 wynosi tyle. Skorzystam z tego przybliżonego wyniku. No i teraz co ja muszę zrobić? Muszę jeszcze policzyć 2 razy 1,41. Czyli mam minus 2,82. Więc teraz odejmuję i otrzymuję 6,16. Kolejne. Taki króciutki. Czyli mam co? 4 razy 1,73. I znów, dlaczego 1,73? Bo tyle w przybliżeniu wynosi pierwiastek z 3. Czyli mam 4 razy 1,73 i otrzymałam 6,92. I teraz zauważcie, liczby stoją na odwrót, a prawie że. Więc mam tak, 2 razy 1,73 minus 3 razy 1,41. Więc znów nasze pierwiastek z 3 zamienił się na 1,73. To się bierze z tego, że jak sobie wyklikasz na kalkulatorze, to trzymasz taki wynik, tylko dłuższy. I to jest przybliżenie tego. Pierwiastek z 2 w przybliżeniu jest 1,41. No i teraz znów muszę powyliczyć. Czyli mam 2 razy 1,73, to jest 3,46. Minus 3, oj, 3 razy 1,41, czyli minus 4,23. To otrzymujemy. Minus 77. Dajcie znać, czy wszystko dla Was było jasne i czy chcecie więcej takich filmików. Jak już temat jest wyczerpany, to ok, jest mi z tym fajnie.